10 najpotężniejszych izraelskich broni. Miejsce 10. Żelazny promień. Żelazny promień z angielskiego Iron Beam to izraelski laserowy system obrony powietrznej. System został zaprojektowany przez przedsiębiorstwo Rafael Advanced Defense Systems przy wsparciu MAFAT i ma stanowić dopełnienie żelaznej kopuły w kwestii zwalczania celów na krótkim dystansie. System może być używany statycznie lub w ruchu na lądzie, morzu i w powietrzu, przeciwko pociskom moździerzowym, pociskom rakietowym i małym dronom. Po raz pierwszy system został zaprezentowany w 2014 roku podczas Singapore Air Show. W 2022 roku żelazny promień przeszedł pomyślnie testy poligonowe. Zestaw żelaznego promienia składać ma się z radaru, generatora, mobilnej platformy, centrum dowodzenia i dwóch jednostek THEL. System oparty jest na wykorzystaniu technologii lasera elektrycznego. Urządzenie generuje wiązkę o mocy 100 kW. System wykrywania i naprowadzania pozwala na niszczenie celów w 5 sekund od namierzenia. Maksymalny zasięg systemu nie został potwierdzony, ale dotychczasowe testy odbywały się na odległość do 7 km. Miejsce 9. Atmos 2000. To izraelska samobieżna armatochaubica na podwoziu Tatry, zaprojektowana przez Soltam Systems, a następnie produkowana przez Elbit Systems. Produkt przeznaczony głównie na eksport, użytkowany w Azerbejdżanie, na Filipinach, w Rwandzie, Tajlandii, Ugandzie i Zambii. Atmos miał stanowić alternatywę dla gąsienicowej artylerii samobieżnej. Według Soltam Systems taka konstrukcja jest bardziej ekonomiczna. Wykorzystanie podwozia kołowego ma wpływać na większą mobilność, niższe koszty eksploatacji i zdolność szybkiego użytku na polu walki. Jednostkę ogniową zestawu stanowi armatochaubica kalibru 155 mm o długości 52 kalibrów. Lufa może występować również w wariantach o długości 39 lub 45 kalibrów. Atmos został wyposażony w zaawansowany system kontroli ognia i komputer balistyczny, które zbierają informacje o lokalizacji celów i umożliwiają natychmiastowy ostrzał celu po otrzymaniu informacji o nim w systemie. Atmos może strzelać pociskami na odległość ponad 40 km. Pierwszy strzał można oddać po 30 sekundach. Szybkostrzelność wynosi 8 strzałów na minutę. Ogień może być prowadzony w dzień i w nocy. Miejsce 8. Barak 8. To indyjsko-izraelski pocisk ziemia-powietrze SAM, system przeznaczony do obrony przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami powietrznymi, w tym samolotami, helikopterami, a także rakietami balistycznymi, rakietami przeciwokrętowymi, rakietami manewrującymi i odrzutowcami. Istnieją zarówno morskie, jak i lądowe warianty systemu. Barak 8 ma długość około 4,5 metra, średnicą 0,22 metra, w korpusie rakiety i pół metra w fazie wspomagającej. Rozpiętość skrzydeł to 0,94 metra. I waży 275 kg, w tym 60-kilogramową głowicę bojową. Pocisk ma maksymalną prędkość 2 machy i maksymalny zasięg operacyjny 70 km, który został zwiększony do 90 km, a później do 100. Barak 8 jest wyposażony w silnik rakietowy i charakteryzuje się wysokim stopniem manewrowości. Miejsce 7. INS Dragon. INS Dragon, czyli Dragon, to izraelski okręt podwodny klasy Dolphin 2. Okręt podwodny został zbudowany w Kilonii w Niemczech i według doniesień miał przejść próby morskie na początku 2022 roku. Dragon ma być dłuższy niż poprzednie łodzie tej klasy i ma mieć nowe możliwości uzbrojenia, w tym system pionowego startu VLS. Jednostka ta jest znacznie większa niż jakikolwiek inny izraelski okręt podwodny, a pierwszym, co rzuca się w oczy, jest gigantyczny kiosk. Jest znacznie bardziej rozbudowany, co sugeruje, że Izrael przywraca do życia porzucony jakiś czas temu pomysł. Umieszczanie w kiosku silosów na pociski przeciwrakietowe. Umieszczanie wyrzutni pocisków w kiosku pozwala na zastosowanie znacznie dłuższych pocisków, niż w przypadku umieszczania ich pod obudową pokładu. Co ciekawe, pomimo potencjalnych wyrzutni w kiosku, INS Dragon nadal ma 4 dodatkowe wyrzutnie torpedowe na dziobie. Pierwotnie planowano nazwać łódź Dakar, na cześć statku, który w tajemniczy sposób zatonął w 1968 roku, z całą załogą na pokładzie. Miejsce 6. Arrow 4. Arrow to rodzina rakiet przeciwbalistycznych zaprojektowanych w celu spełnienia izraelskich wymagań dotyczących systemu obrony przeciwrakietowej, który miał być skuteczniejszy niż MIM-104 Patriot. Prace nad systemem, finansowanym i produkowanym wspólnie przez Izrael i Stany Zjednoczone, rozpoczęły się w 1986 roku. System ten tworzy warstwę dalekiego zasięgu, wielopoziomowego systemu obrony przeciwrakietowej, wraz z procą Dawida na średnim i dalekim dystansie,
oraz żelazną kopułą i żelaznym promieniem na krótkim dystansie. System Arrow składa się z hipersonicznych rakiet przechwytujących Arrow, Arrow 2, Arrow 3 i Arrow 4, radarów wczesnego ostrzegania oraz centrum kontroli startu. System jest mobilny i można go przenosić w inne przygotowane miejsca. Broń nowej generacji Arrow 4 ma być rozwinięciem dotychczasowych pocisków Arrow 2 oraz Arrow 3, które weszły do służby w 2000 oraz 2017 roku. Zapewniają one pierwszą linię obrony izraelskiego systemu przeciwrakietowego. Są zdolne m.in. do niszczenia zagrożenia w wysokich partiach atmosfery. Miejsce 5. Proca Dawida. To izraelski system obrony przeciwrakietowej, którego celem jest przechwytywanie pocisków rakietowych średniego i dalekiego zasięgu, taktycznych pocisków balistycznych oraz bezzałogowych statków powietrznych. System produkowany jest przez przedsiębiorstwa zbrojeniowe Rafael i Raytheon. Proca Dawida stanowi uzupełnienie izraelskiego systemu przeciwrakietowego pomiędzy żelazną kopułą a pociskami Arrow. Od 2017 roku Proca Dawida znajduje się na wyposażeniu Armii Obrony Izraela. W skład jednej baterii systemu wchodzą 4 pionowe wyrzutnie pocisków. W jednej wyrzutni może być zamontowanych maksymalnie 12 kontenerów, każda z jednym pociskiem, centrum zarządzania i dowodzenia oraz radar. Głównym pociskiem przechwytującym systemu jest dwustopniowy, manewrujący stunner typ hit to kill. Długość pocisku wynosi 4,6 metra. Stunner jest w stanie przechwycić drony, samoloty, pociski rakietowe, moździerzowe i artyleryjskie lecące na wysokości do 15 km, w odległości od 40 km do 300 km. Miejsce 4. F-35i. To wersja F-35A dla sił powietrznych Izraela z izraelskim uzbrojeniem i dodatkowymi systemami. Nadano jej lokalną nazwę Adir. Pierwsza partia 20 sztuk przeznaczona do dostaw od 2016 roku miała różnić się od samolotów US Air Force jedynie zainstalowaniem izraelskiego systemu łączności i wymiany danych. Niejasną kwestią pozostaje dostęp do kodów źródłowych oprogramowania myśliwców, niezbędny do przeprowadzenia integracji lub modernizacji, o co zabiegają też Turcja i Wielka Brytania. Samoloty mają przenosić m.in. rakiety kierowane z serii Rafael Spike. Do końca roku 2016 Izrael zamówił w sumie 50 F-35i w 3 transzach. Obecnie izraelski korpus powietrzny dysponuje 36 zamówionymi pierwotnie F-35i. Najnowsze 3 egzemplarze dostarczono 12 listopada 2022 roku. W 2023 roku Ministerstwo Obrony Izraela poinformowało w mediach społecznościowych, że zatwierdziło zakup dzięki amerykańskim funduszom kolejnych 25 samolotów wielozadaniowych Lockheed Martin F-35i Adir za około 3 miliardy dolarów. W maju 2018 roku ogłoszono użycie F-35i po raz pierwszy w boju. Miejsce 3. Żelazna kopuła. Żelazna kopuła, z angielskiego Iron Dome, to izraelski system obrony powietrznej opracowany przez izraelskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe Rafael Advanced Defense Systems. Żelazna kopuła jest przeciwrakietowym systemem krótkiego zasięgu, który może operować w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych. W skład systemu wchodzi wielozadaniowy radar poszukiwawczo-naprowadzający, centrum dowodzenia i kontroli oraz wyrzutnia pocisków przechwytujących. Koszt produkcji jednej baterii wynosi 50 milionów dolarów, natomiast koszt jednego przechwycenia to suma od 100 do 150 tysięcy dolarów. Jedna bateria żelaznej kopuły jest w stanie objąć ochroną obszar o powierzchni 150 km kwadratowych, co odpowiada okręgowi o promieniu 7 km. System znajduje się w służbie Sił Zbrojnych Izraela od 2011 roku. Żelazna kopuła jest również na wyposażeniu armii Azerbejdżanu, Cypru, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Są również państwa, które nabyły i użytkują wybrane elementy systemu. Wielka Brytania – system dowodzenia, Kanada, Indie, Finlandia, Czechy, Węgry i Słowacja – radar. Miejsce 2. Merkava. Merkava z hebrajskiego Rydwan to izraelski czołg podstawowy. Pierwszy czołg izraelskiego projektu, produkowany seryjnie od 1979 roku. Od tego czasu zaprojektowano i produkowano 4 główne typy czołgu Merkava Mark I, Mark II, Mark III i Mark IV od 2002 roku. Merkava Mark IV została wyposażona w nową jednostkę napędową. Nowy silnik General Dynamics V12 posiada moc 1500 koni mechanicznych.
i dostarcza o 25% więcej mocy niż silnik w Mercavie Mark III. Zmieniono projekt wieży i kadłuba. Są one bardziej spłaszczone, aby móc zamontować modułowy pancerz. Usunięto zewnętrzne wyrzutnie granatów dymnych i zintegrowano je z pancerzem. Przód oraz góra wieży zostały wzmocnione dodatkowymi blokami pancerza. Tylna część kadłuba została dodatkowo wzmocniona przeciwko działaniu min. Mercava Mark IV posiada rozwinięty system kierowania ogniem, celowania, ładowania i ostrzegania. 13 stycznia 2003 roku do Wojsk Lądowych Izraela trafił na testy pierwszy czołg Mercava Mark V Barak. Nowy czołg miał zostać wyposażony w nachełmowy system celowniczy dla dowódców i kierowców, Iron Vision wraz z zestawem kamer dookólnych i czujników. Nie są znane dokładne parametry najnowszego izraelskiego czołgu, ale szacuje się, że masa bojowa wynosi około 70 ton, co wynika m.in. z zastosowania aktywnego systemu ochrony pojazdów Rafael Trophy. Uzbrojeniem głównym miała pozostać 120 mm gładkolufowa armata, pomimo doniesień o pracach nad 140 mm armatą czołgową. Siły zbrojne Izraela dysponują 330 czołgami Mercava Mark IV, 160 Mercava Mark III i 370 zmagazynowanymi Mercava Mark II. Miejsce pierwsze, Jerycho 3. To międzykontynentalny pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej, który wszedł do służby w 2011 roku. Uważa się, że Jerycho 3 ma 2 lub 3 stopnie. Wykorzystuje paliwo stałe i ma ładowność od 1000 do 1300 kg. Ładunek może stanowić pojedyncza głowica nuklearna o masie 750 kg, 150 do 400 kiloton, lub 2 lub 3 głowice MIRV o niskiej wydajności. Jego szacunkowa masa startowa wynosi 30 ton, długość 15,5 metra i szerokość 1,56 metra. Jego zasięg wynosi od 4800 do 6,5 tysiąca kilometrów. Chociaż badanie przeprowadzone w 2004 roku wykazało, że jego możliwy maksymalny zasięg wynosi nawet 11,5 tysiąca kilometrów. Nieznana też jest dokładna ich liczba na stanie armii izraelskiej, jednak szacuje się ją na nie więcej niż 50 sztuk.